Dzień dobry, cześć. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć coś z mojej praktyki transformatorskiej, z warsztatów. Otóż na ostatnich warsztatach pojawiła się osoba, która cierpi na częste zapalenie pęcherza moczowego. Kobieta. I zaczęłyśmy pracę poprzez ciało. Poszłyśmy świadomością i uwagą do tego dyskomfortu w przestrzeni pęcherza. To było takie rozpieranie połączone z paleniem, połączone z naciskiem, z rozszerzaniem. I kiedy zeszłyśmy do tego pęcherza i obejrzałyśmy tkanki, okazało się, że są zaognione i szare. I nawigując świadomością, weszłyśmy w te zmienione chorobą, zapaleniem tkanki i w momencie, kiedy ona świadomością zeszła w tkanki, weszła, ja powiedziałam, słuchaj, z powierzchni tkanki spróbuj wejść świadomością milimetr w głąb i zrobiła to. I powiedziała, tu tkanka jest dalej zaogniona, wygląda na czerwono, z elementami szarości. Tak wyglądają chore tkanki. Do chorych tkanek można się dostać świadomością i można je regenerować. Ale przede wszystkim trzeba uważać na informacje, które są w tych tkankach zmagazynowane. Bo samo wejście świadomością do tej zaognionej, szarawej tkanki wystrzeliło moją klientkę do wspomnienia z przedszkola, kiedy miała 5 lat. I zdarzył się taki dzień, jesienią, kiedy rodzice nie dogadali się w sprawie jej odbioru i przedszkole zostało zamknięte i nikt po nią nie przyszedł. Nie pojawiła się ani mama, ani tata. Jedyną osobą, która mogła się nią zaopiekować, jako przechować ją, jak bagaż zgubiony, był dozorca. Był strażnik tego przedszkola w budce strażniczej, wąskiej, małej. I mała klientka, 5-letnia, oczywiście podróżujemy teraz w czasie, znalazła się w tej budce ze strażnikiem i musiała tam poczekać. I nie wiemy, ile to było. Czy to było 10 minut, czy to było 15, czy to była godzina, czy dwie. Oczywiście rodzice się w końcu dogadali, zorientowali, że nikt nie pojechał po dziecko i została odebrana z tej budki strażnika. Ale ten czas, w którym tam była, zadecydował o bardzo poważnej blokadzie. Mianowicie, po pierwsze, stróż cały czas palił i ona dusiła się w dymie papierosowym. Po drugie, nie wydarzyło się fizycznie nic groźnego dla niej. Dozorca w żaden sposób jej nie przekroczył fizycznie, ale niewykluczone, że coś w polu było. Być może on myślał, być może ona się bała. W każdym razie na tyle utraciła poczucie bezpieczeństwa, że w jej przeżywaniu ten dozorca przekroczył ją. Przekroczył jej pole. Bardzo ciekawa jest totalna biologia, recall healing, która właśnie mówi, że zapalenie pęcherza to jest przekroczenie terytorium, to jest utrata terytorium w związku z tym, że ktoś ładuje ci się w twoje pole i zaczyna sobie rządzić po swojemu bez twojej zgody. I rzeczywiście tak jest. To jest niesamowite, jak ta totalna biologia spina się ze wszystkim, co ja robię. Pozdrawiam totalną biologię. W każdym razie doszłyśmy do takiego wspomnienia i oczywiście korygowałyśmy to w taki sposób, że ona weszła do tej budki jako ten dodatkowy dorosły komponent, rozprawiła się z dozorcą w sprawie palenia, on się bardzo zawstydził, zaczął płakać, okazało się, że te papierosy, tak jak wszystkie papierosy, no, są jakąś kompensacją wewnętrznych potrzeb niezaspokojonych i zwróciła się później do dziewczynki, która siedziała tam w kąciku przerażona i dla niej skończył się świat, nie wiadomo, może rodzice w ogóle o niej zapomnieli. Podeszła, zaczęła ją gładzić po włoskach, zaczęła ją obejmować ramionami, zaczęła wysyłać do niej miłość, co na poziomie energetycznym jest doświadczeniem korygującym to nasze wspomnienie. I dziewczynka mała, tak jak patrzyłyśmy na nią, uśmiechnęła się w którymś momencie, podniosła ufnie oczęta, przytuliła się i uwierzyła, że zostanie uratowana, że ta gehenna, która towarzyszyła jej maleńkiemu serduszkowi, jest nieaktualna. Takie skorygowanie wspomnienia w pamięci, jednocześnie skorygowanie w przestrzeni energetycznej, spowodowało
kompletną zmianę na poziomie ciała. Zapalenie minęło i pytałam z ciekawości po jakimś czasie, czy powraca. I ona powiedziała, wiesz, kiedy tylko czuję jakiś maleńki dyskomforcik w pęcherzu, lecę i gładzę tą maleńką dziewczynkę. I ona już wcale nie potrzebuje w tej chwili dużo czasu. Wystarczy, że ja się pojawię, ona na mnie patrzy, ja ją biorę w ramiona i wszystko przechodzi. To zapalenie w ogóle się nie rozwija. Ja mówię, no dobra, czyli tyle, ile trzeba, wspieraj swoją dziewczynkę i w końcu dojdzie do momentu wysycenia tego wspomnienia i ta choroba nigdy więcej nie wróci. Także zapalenie pęcherza moczowego, takie wspomnienia, taka praca na energii, taka praca w czasie, niesamowita. Takie tajemnice w każdym z nas. I tak wygląda praca z każdą blokadą. Właściwie każdy element swojego ciała, swoich niedomagań fizycznych możemy obejrzeć w czasie, we wspomnieniach i w przestrzeni energetycznej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za dziś i do zobaczenia. Pa, pa.